Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga 19 i nowej serii zarazem, którą ostatnio prezentowałem na kanale. Jadę sobie na chwilę obecną na pole już, bo dzisiaj będziemy zajmować się siewami. Już większość pól mam poogarniane, tylko zostały jeszcze w sumie 3 pola. Nie wiem, czy akurat wszystkie 3 będę siał na odcinku. Zobaczymy, ile nam to zajmie, bo jeszcze też chciałbym właśnie zrobić dzisiaj wałowanie po siewie. A także zobaczymy, co to będzie się działo. Na pewno dziś myślę te dwa, które tutaj są przede mną, powinienem na odcinku na luzie obsiać. A zobaczymy jeszcze, co do tego trzeciego, bo nie chcę też cały czas cisnąć na przykład przez kilka minut długich siać i nic poza tym, bo to też będzie nudne. Ja tutaj muszę sobie właśnie rozłożyć ten siewnik poznaniaka. Ale w sumie powiem wam, bo siałem tym siewnikiem właśnie już wcześniej, przed odcinkiem. Jakoś dziwnie ogólnie ten poznaniak troszeczkę sieje, bo niby ma, jest 3 metry ma, niby ogólnie z reguły siewniki w farmingu sieją taką samą szerokością, jak widać siewnik, no to tam taką szerokość tutaj sieje, a ten różnie jakoś tak dziwnie czasami łapie. No ale cóż. Jakoś myślę, że niebawem chyba się tego siewnika pozbędę, bo mam jeszcze też drugi, który pokazywałem na poprzednim odcinku, gdzie prezentowałem gospodarstwo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie tutaj stoi polonez, bo byłem sobie po nasiona, bo pewnie mi braknie. Także przywiozłem sobie na przyczepce troszeczkę tych nasion. Jakby miało mi właśnie braknąć, to nie będę musiał już na gospodarstwo cisnąć. O, tam mi się jakoś na początku mijak dziwnym trafem zrobił, nie wiadomo dlaczego. Dziwna sytuacja. Znaczników nie będę używał, bo jakby może siał większym siewnikiem, to tak, to często właśnie nie korzystam ze znaczników, ale w przypadku takiego małego siewnika to jakoś nie jest mi to potrzebne. Tym bardziej takie króciutkie pola, to więcej będę przekładał tych znaczników niż co warte, tak naprawdę. Ale muszę je mieć rozłożone, bo inaczej siewnik by się nie chciał włączyć. Także cóż, mogłem sobie wziąć opcję bez znaczników, tylko myślałem, że one sobie będą tego po prostu, jak to zwykle bywa, w takiej normalnej pozycji, nie trzeba ich rozkładać, a tu jednak wygląda to tak, jak wygląda, no ale już nie będę czepiał się szczegółów. Generalnie, jak widać, Ursus też sobie jak najbardziej radzi, no ale to jest mały siewnik, małe wymagania ma co do mocy, także no, przypałby był, jakby sobie ta 60 nie radziła. Jeszcze przydzwoniłem w słup niechcący troszeczkę znacznikiem, ale jak widać, póki co się nie wygiął, nic się nie popsuło, także jest dobrze. A od razu sobie ogarnę tego omijaka, bo nie lubię właśnie omijaków, jak tam mi się gdzieś na polach przewijają, zawsze poprawią. A tutaj akurat pszenicę sobie sieję, bo już mam posiany jęczmień na innym polu, już mam też soję posianą na jeszcze innym polu. No, troszeczkę tego areału mam zakupionego generalnie. No, zresztą widzieliście na poprzednim odcinku mój areał, bo prezentowałem, ile mam gruntu kupionego na tej mapce, na tej gospodarce. A no, takie małe pole i dosyć szybko ubywa tym poznaniakiem, bo jakieś trochę większe to ciężko by chyba trochę było w sumie. Ale generalnie też siałem trochę tym 4-metrowym, który mam zakupiony i nim się bardzo fajnie sieje, akurat nie powiem, no i też niby metr różnicy tylko jeśli chodzi o szerokość, ale ubywa bardziej w oczach, jak się tak patrzy, niż właśnie przy tym poznaniaku, tym bardziej, że tak jak mówię, on czasami tak dziwnie troszeczkę łapie tą szerokość siewu, no ale jakoś tam przeżyję. Tak sporo w sumie nim obsiałem, tylko akurat trochę mi pracownik pomagał wcześniej w obsiewaniu właśnie, jeszcze przed odcinkiem. Także jak widać u mnie prace wiosenne pełną parą, już siewy generalnie tutaj na pełnej. No i powoli dobiegają tutaj do końca. I super, akurat będziemy dalej działać sobie.
Myślałem, że na to pole więcej wyjdzie tego materiału siewnego, ale tutaj na luzie starczy tych nasion i jeszcze pewnie na pół przynajmniej tamtego pola obok. Także luźno. Ubywa ładnie. Nawet. 60 też generalnie spoko się spisuje. Jakoś wszystkie funkcje, które powinna mieć i spełniać, to wszystko to posiada. Nic złego się nie dzieje. Nie muszę ciągnika zmieniać. Także tak to wygląda. Cóż, to jeszcze miałem do przekazania. W następnym odcinku będę musiał się wybrać po opryskiwacz. Bo generalnie muszę kupić opryskiwacz. No i raczej dzisiaj tego już nie zrobię. Bo dzisiaj właśnie generalnie chcę się zająć tymi siewami i właśnie też ogarnięcie już tego tematu do samego końca, żeby było z głowy. A także pewnie gdzieś tam w następnym odcinku coś tam będę działał, może z nawozami czy z opryskami. No a na razie póki co to wszystko kupiłem, a o opryskiwaczu zapomniałem, ale jakaś tam okazja widziałem była spoko na jakiś opryskiwacz bodajże Pilmeta. Także wybiorę się chyba w następnym odcinku po niego. Zobaczymy. Oj, jedno pole z głowy praktycznie. Nasion jeszcze dosyć sporo. Kurczę, ja dokupowałem tych nasion na tego poloneza, powrzucałem na tą przyczepkę. Martwiłem się, czy ty, tam te parę worków mi starczy, a tu widzę, że jeszcze zostanie, kurczę. Zrobiłem ogólnie cięcie, bo coś tutaj mi nie wiadomo dlaczego program nie nagrywał dźwięków, ale właśnie się skapnąłem i to poprawiłem już. Ten kawałek będzie bez dźwięków ogólnie właśnie z gry. Nie będę już dogrywał tego na nowo, no bo już te pole mam zasiane, także tak to czasami się zdarza, że coś idzie nie po naszej myśli, no ale już teraz dźwięki widzę, że raczej się nagrywają, także powinno być już git malina. No tu generalnie wcześniej łąka była, a ja ją usunąłem i przerobiłem na zwykłe pole, bo akurat tutaj mi po sąsiedzku tak pasuje i na takich właśnie mniejszych polach będę tutaj raczej planuję sobie porobić takie właśnie uprawy typu ziemniaki, takie mniejsze właśnie pole ziemniaków, coś w tym stylu na początek właśnie, żeby to można było kopaczką kopać i ewentualnie potem wiaderkiem zbierać, coś w tym stylu. Na takich większych ciężko będzie mi się samemu póki co jak gram z tym bawić. Także właśnie takie pola mniejsze też mi są przydatne jak najbardziej. A i ogólnie też pod zboża jak najbardziej tak samo się przydadzą, więc tak z czapy ta łąka trochę tu była. Także mamy na chwilę obecną tutaj pole uprawne i tak już pozostanie. Tak jeszcze myślę ogólnie, bo mam taką jedną łąkę przy gospodarstwie małą i tak zastanawiam się, czy ją zlikwidować, czy ją zostawić. W sumie kurczę nie wiem, bo może bym ją zostawił i zaczął sobie już tak powoli, bardzo powoli magazynować paszę, tak generalnie do krówek, które planuję w przyszłości hodować. No i tak nad tym się właśnie zastanawiam, cóż to zrobić. Oj, znowu omijak. Chyba tą łąkę zostawię i ogólnie właśnie będę tą paszę magazynował. I nie wiem, czy jeszcze nawet może jednej łąki nie dokupię. Zobaczę, bo w sumie to już jak widać niby zostało mi 89 tysięcy. Ale no,
Jak kupię łąkę, nie łąkę, no to troszkę tych pieniążków pójdzie. A tu jeszcze jakieś pewnie wydatki w przyszłości też wyskoczą. Nie wiadomo też, jaka cena będzie żniwa na zboże i może trzeba będzie przetrzymać i dopiero później sprzedać, więc kurczę, no. Bo znowu jak zacznę się bawić też z łąką, to będę musiał w sprzęt przyinwestować. Kosiarkę niby mam, ale znowu będę musiał kupić prasę, jakiś przetrząsacz i zgrabiarkę. Tam sobie przetrząsacz to jeszcze może nie, bo jak ogarnę w sezonie spoko porę, to mi wyschnie bez przetrząsania trawy. A też będę chciał trochę zrobić tej trawy nie na siano, tylko na kiszonkę. I znowu trzeba będzie kupić owijarkę albo ewentualnie wypożyczyć. Także no same kurcze inwestycje mnie czekają. No właśnie przy krowach trzeba trochę przyinwestować, bo też zanim je kupię, to będę musiał cały sprzęt znowu pozbierać, żeby na wóz paszowy zarobić. Na beczkę do wody. Co tam jeszcze trzeba będzie? W sumie będę musiał tura kupić. Bo Zetor niby ma możliwość właśnie założenia tura, ale ma konsolę niezałożoną. Także powiem wam, no, inwestycje jest w sumie na przyszłość co niemiara. Gorzej z funduszami, bo to się zaraz moment rozejdzie. No ale cóż, zobaczymy. Będę na początek takie te potrzebniejsze rzeczy kupował. Ale przy okazji też trzeba myśleć przyszłościowo. Tak jak właśnie w przypadku tych krówek. Myślę, że jakbym chyba w sumie jakiś, no bo raczej z modu chcę ogarnąć zgrabiarkę i przetrząsarkę. Więc myślę, że jakbym ogarnął jakiś z modów, stare takie polskie, no to majątku raczej na to zbyt dużego nie wydał. Coś się ogarnie. Nie no, tej łąki nie będę się pozbywał. Bo szkoda, żebym się teraz jej pozbył, a potem znowu czy gdzieś jakieś łąki inne kupował, czy też znowu jakieś inne pole przerabiał na łąkę. Nie, no to bez sensu. Jakbym hodowli krówek nie planował, no to można by było taką operację zrobić, ale tak to bez sensu. Dobra, i widzicie. Pogadałem, trochę pogadałem i pole praktycznie skończone znowu. Ale już mi się tu nasionka kończą. Na styk normalnie dwa pola obsiałem. Tym co miałem w siewniku jeszcze. Ale jedno pole jeszcze mi zostało, więc będę musiał się doładować, że tak powiem. Dobra, ja sobie tutaj podjadę. Pod przyczepkę, załaduję sobie za chwileczkę te worki z nasionami i pojadę jeszcze sobie tamto ostatnie pole właśnie obsiać, ale generalnie to raczej tego nagrywał już nie będę, bo o tutaj mi to, a ta przyczepka kurczę jest zwalona, bo ona ma tą pojemność ustawioną i na nią się normalnie z tych worków wysypuje, ale kurczę odwaliłem, nie spojrzałem, no to słabo. Dobra. Ja będę robił cięcie, tak jakby ten silnik sobie tutaj napełnię i po prostu odezwę się, jak już będę wałował. Także do zobaczenia za chwilkę. Ja już sobie jadę wałować powolutku. Myślałem, że tamte dwa pola też będą do wałowania, ale się okazało, że one mają 100% nawiedzenia jakimś cudem, więc jednak tam wałować nie będziemy i pozostało nam to jedno pole do ogarnięcia tutaj. Ciekawe, czy w ogóle 30 sobie poradzi z tymi wałami. Niby je podnosić podnosi, ale ciekawe, jak to będzie wyglądało. Coś cieniutko widzę. Przez ten kurz to w ogóle nawet nie widziałem, czy tekstura się zmienia na więzienie, ale widzę, że jednak się zmienia. A nie jest tak źle, bo
Rozpędza się 30, także najgorzej ma ruszyć, a potem jak już ruszy, to ci iście. To super w takim wypadku. Bo bałem się, że będę musiał ciągnik jechać zmienić na inny, do tych wałów. Generalnie te wały są spoko, ale takie trochę wąskie. Malutkie niestety i szkoda, że one nie są takie bardziej ciągane, tylko zawieszane właśnie. No ale trudno. Pobrałem, chciałem przetestować. W 17 były fajne takie wały, kurczę. Szkoda, że ich nie ma. Tutaj. Tam to była masakra. Tak szybko i fajnie się wałowało, że... No zawsze coś nowego. Jeśli chodzi o te wały tutaj. Mam nadzieję, że może właśnie kiedyś jakieś trochę większe wyjdą, a może nawet są, tylko po prostu mi, jakby to powiedzieć, nie wpadły w oko. Też tak może być, bo jakoś w sumie na te trafiłem tak przypadkiem, także możliwe, że są jakieś większe jeszcze gdzieś tam wały, no ale tutaj na ten areał i tak wszystkiego nie wałuję, i tak wszystkiego nie wałuję. No to na ten areał mi wystarczy w zupełności. Ta szerokość robocza. A, to trzeba ominąć. No, nawet ubywa. Oczywiście, no wiadomo, że tak jak też przy siebie mówiłem, pola tutaj nie są duże jak na ten sprzęt. No, sprzęt też jest taki właśnie mały dosyć. Także no, mimo wszystko i tak ubywa. Przyjecha daje radę, jak się rozpędzi, to ciśnie, jak widać. Chwila, moment, nie będzie po robocie. Tak długo nie grałem już 30 w Farmingu 19, że normalnie fajnie, że na tą serię sobie wziąłem. I akurat sobie trochę 30 pojeżdżę, bo naprawdę mega dawno już w Farmingu 30 nie grałem. W ogóle chyba, no to praktycznie w 19 praktycznie w ogóle można powiedzieć. Jakiś tam chwilowy, pojedynczy epizod ewentualnie. I w sumie tak to grałem 30 do 17 ostatnio. No na jakiejś też właśnie, jak sobie grałem na jakiejś mapce, chyba na Dolnośląskiej, to miałem właśnie 30 dłuższy czas, no tak to jakoś tak wyszło, że nie było nigdy. Cały czas się, kurczę, zastanawiam, czy by nie kupić tej łąki tutaj obok. Ale chyba sobie odpuszczę. Bo taka w sumie zbędna mi jest. I jako przerobienie na pole to też tak słabo, bo tam po środku idzie taki znowu rów, więc kawałek tej... tego terenu mi odpadnie, więc odpuszczam. No i został ostatni przejazd. Także jak widać, nawet jakoś tam tymi wołami ta robota idzie. I końcóweczka. Ale się kurzy za tych wałów, masakra. No i dobra, po robocie. Jak po robocie, no to i my będziemy powoli kończyć ten odcinek. No bo już czas też dosyć spory wyszedł dzisiejszego odcinka, a właśnie nie chcę jakichś takich mega długich nagrywać. No faktem, że jest cały czas co robić oczywiście w farmingu. No ale nie będę jakiś tam, tak jak mówię, takich mega długich odcinków nagrywał. W następnym odcinku jakąś tam akcję właśnie zrobimy z tym opryskiwaczem i co dalej to jeszcze zobaczymy. Ja na dzień dzisiejszy się z Wami żegnam. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to też zachęcam do subskrypcji. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, siema.